Witajcie, dzisiaj chciałbym przedstawić Wam nowy namiot marki ProLogic Commander X1. Namiot został wykonany z bardzo wytrzymałego i oddychającego materiału Storm SafeTex o wodoodporności 10 000 mm wody. Materiał ma strukturę Ridstop, dzięki czemu jest bardziej wytrzymały. Dodatkowo wszystkie szwy są podklejone i wzmocnione. Stelaż namiotu ProLogic Commander X1 został wykonany w całości z rurek aluminiowych. Dodatkowo po bokach mamy dwie rozpórki w kształcie litery X, stąd też nazwa naszego namiotu Commander X1. Dzięki rozpórkom w kształcie litery X mamy spłaszczoną ścianę namiotu, dzięki temu uzyskujemy więcej miejsca w środku. Dodatkowo namiot jest bardziej stabilny na zewnątrz. Front namiotu posiada składany daszek oraz mamy dwa odpinane rzepy na wędki. Przedni panel namiotu ProLogic Commander X1 montowany jest na suwak. Dodatkowo posiada on bardzo duże drzwi, które rozsuwają się nam do góry. Dodatkowo drzwi wyposażone są w moskitier. Podłoga w namiocie jest bardzo wytrzymała, wykonana jest z bardzo grubego materiału. Dodatkowo wyposażona jest w mocny, wytrzymały zamek 10 mm, który w bardzo łatwy i szybki sposób możemy zapiąć podłogę. Namiot ProLogic Commander X1 jest bardzo pojemny. Pomieści dwa łóżka karpiowe. Dodatkowo będziemy mieli jeszcze w namiocie bardzo dużo miejsca. Możemy spokojnie ustawić sobie na środku namiotu krzesło. Wewnątrz namiotu, na tylnej ścianie, umieszczone jest bardzo duże okno. Dodatkowo obszyte jest w całości moskitierą. Oprócz okna mamy również kieszonkę, którą możemy sobie włożyć m.in. centralkę lub telefon. Wewnątrz namiotu znajdują się również specjalne uchwyty do kopuły wewnętrznej, którą możemy zakupić opcjonalnie. Namiot ProLogic Commander X1 posiada opcjonalnie panel z moskitiery. Panel ten wyposażony jest w wytrzymały zamek 10 mm. Dodatkowo panel posiada duże drzwi wejściowe, które odpinane są do dołu. Dodam jeszcze, że panel z moskitiery pasuje również do narzuty. Opcjonalnie do namiotu ProLogic Commander X1 możemy dokupić narzutę, która jest wykonana z takiego samego materiału jak namiot. Narzuta dodatkowo wzmocniona jest aluminiowym stelażem, który mamy tutaj na froncie. Dodatkowo posiada wpinany na suwak przedni panel. Drzwi są zamykane na zamek 10 mm, tak samo jak w przypadku namiotu. Po rozłożeniu narzuty uzyskujemy bardzo dużą przestrzeń. Możemy śmiało postawić dwa krzesła lub kilka toreb karpiowych. Tak samo jak w przypadku namiotu, z tyłu narzuty mamy bardzo duże okno zamykane na suwak, dodatkowo z moskitierą.